Dobry wieczór. Dzisiejszy wieczór jest dedykowany Ilji Kamińskiemu, znakomitemu poecie ukraińskiego też pochodzenia, ale nie tylko, bo również żydowskiego, dzisiaj mieszkającego w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj Ilja Kamiński mieszka w Stanach Zjednoczonych. O Kamińskim więcej powie osoba, która jest autorką koncepcji dzisiejszego wykładu performatywnego, a mianowicie Anna Łazar, historyczka sztuki, tłumaczka literatury. Ania specjalnie dla nas przetłumaczyła ten absolutnie znakomity tom poetycki Republika Głuchych. Naszymi gośćmi są także i performerami dzisiaj będą Martyna Zaręba-Maćkowiak, aktorka, oraz Daniel Kotowski, artysta wizualny oraz performer, który w swoich pracach tematyzuje to, że jest osobą niesłyszącą. Oddaję już głos, jeszcze nasza wspaniała tłumaczka języka migowego, czyli nieoceniona pani Marta Jaroń. Oddaję głos Ani. Dziękuję bardzo. Jest z nami też Agata Siwiak, dyrektorka programowa festiwalu Bliscy Nieznajomi i osoba, która uratowała przed katastrofą nasz dzisiejszy wieczór, kiedy to okazało się, że mój komputer kompletnie odmówił posłuszeństwa. Więc to jej musimy podziękować za tą wspaniałą prezentację, która nam dzisiaj będzie towarzyszyć. Szanowni Państwo, wykład performatywny to jest rzeczywiście forma bardzo otwarta i pomyślałam, że podzielimy ją na trzy wyraźne części, a cała reszta będzie niewiadomą. Ta pierwsza część to będzie moja opowieść o Ilji Kamińskim i o strukturze tego niesamowitego tomu Death Republic. Część druga to będzie rozmowa, performance z Danielem Kotowskim o tym, jak on odbiera Republikę Głuchych, którą przeczytał i o której sporo rozmawialiśmy. A trzecia część to będzie czytanie wierszy w skróconym wyborze przez Martynę Zarębę. I jej czytaniu będzie towarzyszyć też na ekranie tekst po prostu tych wierszy. Zadam jeszcze tylko jedno pytanie. Czy ktoś z Państwa potrzebuje tłumaczenia na język ukraiński? Pani. Okej. Okay. No dobrze. To zacznę od najprostszej sprawy, czyli jakby opowiem Państwu o Ilji Kamińskim. Podobno trudno znaleźć, jak mówi Martyna, informacje na jego temat. Ja właściwie trafiłam na jego książkę przypadkiem, nie w Petersburgu, gdzie namiętnie kupowałam sobie tomiki poezji, a w Oxfordzie, gdzie pojechałam na wystawę Kiki Smith. I ta niezwykła okładka chyba przyciągnęła mój wzrok, bo gdybym zobaczyła amerykański wariant, prawdopodobnie nie kupiłabym tej książki. A Ilja Kamiński jest rzeczywiście osobą bardzo znaną zarówno w Stanach Zjednoczonych, gdzie zdobywa po prostu hektolitry nagród. Wyliczyłam sobie, że tych najważniejszych nagród poetyckich w wieku 40 lat zdobył już ponad 10. Urodził się jednak, jak już wspomniała Agata, w Odessie, to jest oczywiście miasto znaczące. I gdyby nie fakt, że szaleje pandemia, prawdopodobnie Martynie towarzyszyłyby nie tylko teksty na tle sceny, a byłaby to wizualizacja oparta o filmy z lat 80. właśnie z Odessy, które pozwoliłyby się troszkę wczuć w taki background artysty. Bo Ilja Kamiński wyjechał z Odessy w wieku lat 16, czyli w latach 90. razem ze swoimi rodzicami. I w wywiadach powody tego wyjazdu precyzuje trochę tak, że właściwie rzeczywiście czuli się zagrożeni jako Żydzi w Odessie. To oczywiście jakby była decyzja, którą podejmowało wiele osób w latach 90., żeby opuścić, kiedy tylko się dało, to miejsce, czyli były Związek Radziecki.
O Odessie na pewno Ilja pamięta, bo publikuje na Facebooku zdjęcia. I te zdjęcia odnoszą się do przeszłości wojennej, II wojny światowej Odessy, co też wydaje mi się ważne, dlatego że pozwala to rozszerzyć obraz mitycznego miasteczka Wasenki, który pojawia się w Republice Głuchych. Nie tylko o realia współczesnej Ukrainy, Donieckiej i Łuchańskiej Republiki Ludowej, ale też jakby włożyć w to wojnę drugą światową, czy wielką ojczyźnianą na terytorium Związku Radzieckiego, plus taką mega uniwersalną wojnę, która się toczy wszędzie. Lubię historię o tym, kiedy Ilja jechał tramwajem w wieku 4 lat i jechał tramwajem ze szpitala, gdzie zdiagnozowano u niego głuchotę. Ta diagnoza była dla jego matki takim wyrokiem i chciała w jakiś sposób jakby podkreślić swój ból związany z tym, że syn stracił słuch i zaczęła natychmiast rozpychać pasażerów w tramwaju, mówiąc: ustąpcie miejsca kalakiemu dziecku. I jakby ojciec, który towarzyszył im w tym wszystkim, po prostu zawstydził się i uciekł na drugi koniec tramwaju. Więc jakby rozumiem, że to też jest jakby taka opowieść o pewnej emocjonalności, która była. Ilja pisze głównie w języku angielskim i o wyborze języka mówi tak, że w 1994 roku stracił ojca. No już był już osobą głuchą, która była w Stanach Zjednoczonych i stracił ojca. I pisze o tym, że wybrał angielski, dlatego że nikt w jego rodzinie nie znał tego języka, więc mógł mówić i czytać cokolwiek chciał. Nawet on sam nie znał języka, którym się zaczął posługiwać i dawało mu to niesłychaną wolność. Ilja skończył nauki polityczne i prawo w Georgetown University i potem na Uniwersytecie Kalifornijskim. I co istotne, on nie tylko jakby pisze i wykłada poezję, ale też zakłada organizację poetów, literatów, które zajmują się pomocą humanitarną. Jest na przykład współfundatorem takiej wspaniałej organizacji, która się nazywa Poets for Peace, która sponsoruje czytanie poezji, z których to spotkań zyski są właśnie przeznaczane na pomoc humanitarną. Jest autorem kilku tomów wierszy. Najstarszy to jest Dancing in Odessa, czyli Tańcząc w Odessie. Kolejny to Traveling Musicians, czyli podróżujący muzykanci. No i właśnie najwspanialsza Deaf Republic z 2019 roku, która zyskała najbardziej prestiżową nagrodę, jedyna spośród tych 100, którą wymienię, czyli National Book Critics Circle Award. Tłumaczy z języka rosyjskiego i biegle się posługuje językiem rosyjskim. Nie wiem, co z ukraińskim, nie słyszałam żadnych ukraińskich jego wypowiedzi, natomiast rosyjskie słyszałam. I przetłumaczył na angielski między innymi teksty wspaniałej Poliny Barskowej, wybitnej poetki petersburskiej, która w niesamowicie współczesny sposób opowiada między innymi o oblążeniu Leningradu i która jakby potrafi kobiece doświadczenie w zupełnie nowy sposób opisać. Myślę, że tobie by się to, Agato, spodobało, dlatego że jej teksty powstają też na podstawie wywiadów ze świadkiniami czy z potomkiniami świadkiń i uczestniczek blokady Leningradu. I na koniec z tej biografii chciałam powiedzieć, że mieszka w San Diego, w stanie Kalifornia, które znajduje się nad Oceanem Spokojnym i w rankingu najbogatszych miast w Stanach Zjednoczonych, utworzonych przez magazyn Forbes, San Diego zdobyło 5. miejsce. Myślę, że to jest piękne miejsce do życia, znane jest z licznych plaż i łagodnego klimatu. Teraz o samej Republice Głuchych. To jest ten tom, który przed Państwem stoi. Składa się z 70 wierszy i ma dwa flankujące wiersze, które dzieją się w Ameryce. Oba przeczyta Martyna. I poza tymi dwoma wierszami, które pozycjonują Amerykę, znajdują się dwa akty, które dzieją się już w Wasence. Te dwa akty
Jeden jest mówiony z pozycji chóru, mieszkańców miasteczka Wasenki, a drugi z pozycji mammy Gali Armolińskiej. Ta konstrukcja może się wydawać dziwna, ale tak naprawdę chodzi o to, że każdy oddzielny wiersz jest samodzielną całostką, natomiast jakby zebrane pod jedną okładką dają wrażenie dramatu, które to wrażenie się zwiększa ze względu na to, że na samym początku mamy wymienione osoby, dramatis personae, które biorą udział w całym tym wydarzeniu, czyli jest Alfonso Barabiński, lalkarz, Sonia, najlepsza lalkarka w mieście Wasence, mieszkańcy miasteczka, Piecia, głuchy chłopiec, lalkarki, mamma Galla Armolińska i żołnierze. Wasenka jest miasteczkiem, którego nie sposób zlokalizować, ale najprawdopodobniej znajduje się gdzieś w Europie Wschodniej i najprawdopodobniej jest to jakieś terytorium postsowieckie. Dla mnie Wasenka jest czymś między Odessą, Słowiańskiem, Łuchańskiem, Donieckiem, a nie wiadomo czym. I to przekonanie o tym, że jednak Ukraina jest takim kontekstem dla Wasenki, bierze się z tego, że niektóre obrazy, a właściwie poobrazy, postobrazy, takie postwidzenie, odsyła mnie do bardzo wyraźnych fotografii prasowych dotyczących konfliktu w Ukrainie Wschodniej. Na przykład scena, w której naga Sonia, lalkarka, jest przywiązana do słupa. Już nie będę zdradzać, że potem ją zastrzelą. Szalenie przypomina mi sytuację Iryny Dowgań. Dziękuję. Iryny Dowgań, która była mieszkanką Doniecka, teraz już się wyprowadziła z tego Doniecka i która za to, że znaleziono u niej symbolikę państwową ukraińską, została przywiązana do słupa i bardzo okrutnie traktowana przez dwa bodajże dni, będąc przywiązana do tego słupa. Była torturowana przez mieszkańców Doniecka i przez oczywiście separatystów i jakby te dramatyczne zdjęcia, jakby zupełnie z innego porządku niż jakby nasza cywilizacja, tak by się wydawało, obiegły cały świat. Chciałam jeszcze powiedzieć, że tam się pojawia dziecko. Dziecko, które się nazywa Anuszka i to dziecko najpierw jest w brzuchu, jest jeszcze w ciąży, a potem już powoli zaczyna z tego brzucha wypełzać i zaczyna organizować życie innych ludzi. Między innymi właśnie mammy Gali Armolińskiej, która też jest wspaniałą bohaterką, bo ona występuje jako właścicielka teatru lalkowego, ale wszyscy, jak jeden mąż czy jedna żona tutaj siedzący, zastanawialiśmy się, czy to na pewno chodzi tylko o teatr lalkowy. I kiedy zobaczyłam jeszcze amerykańską krytyczkę poezji, która się zastanawia, czy to na pewno jest teatr lalkowy, a może jednak trochę chodzi o burdel, to doszliśmy do wniosku, że to jest jedno i drugie. Więc mamma Gala Armolińska, jak pięknie powiedziała Agata w naszej rozmowie przed spotkaniem, to jest taka kilbilowa burdelmala. Burdelmama. Kilbilowa burdelmama. Trochę to brzmi, ale jeszcze nie bardzo. I co się dzieje? Co się dzieje, jest narracja w tych wierszach. To znaczy jakby wydarzenia się rozwijają, zmieniają się jakby osoby mówiące. W pierwszym akcie mamy oczywiście jakby mieszkańców miasta Wasenki, ale takim jakby wiodącym bohaterem jest Alfonso Barabiński. Alfonso jest wiodącym bohaterem, dlatego że jego żona za akt odwagi zostaje rozstrzelana przez żołnierzy. I tutaj pojawia się taki pierwszy bardzo wyraźny znak tego, co Ilja Kamiński robi ze swoim tekstem. Używając dosyć takich jakby naturalnych okoliczności, zmienia kulturowe typy i stereotypy bohaterów. Dokonuje zauważalnych i niezauważalnych przesunięć. W jego tekście to Sonia, kobieta, jest główną bohaterką. Ona jest sprawcza, ona podejmuje decyzje, ona się nie waha, a Alfonso, jej mąż, zajmuje się dzieckiem. Zresztą nie ma za bardzo innego wyjścia, dlatego że Sonia w trzecim dniu po połogu zostaje zabita. Zresztą podobnie jak wszyscy tam zostają zabici, więc to po prostu już nie będę dodawać, niech to będzie oczywiste. Mówię o tym dziecku też dlatego, że w jednym z wywiadów Kamiński powiedział o tym, iż kiedy miał roczek,
a teraz ma około 40. Oboje jego rodzice zostali w tej Odessie aresztowani. I kiedy rodzice są aresztowani, to dziecko trafia do sierocińca, więc Ilja też jako roczne dziecko trafił do sierocińca, ale całe szczęście jego mężna babcia, być może właśnie pierwowzór mamy Galii Armolińskiej, wydobyła go z tego miejsca. Poezja Ilii Kamińskiego jest precyzyjna, narracyjna, ironiczna. I akurat słowo ironiczne chciałabym okrasić cytatem. Jeśli mieszkasz na Brooklynie czy w Bloomsbury, jesteś ironiczny przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. To użyteczne narzędzie, ale jak każde powinno wynikać z czegoś w rodzaju emocjonalnej konieczności. Inaczej jest po prostu stylem, ale może jako wschodniemu Europejczykowi z emocjami jest mi bardziej po drodze. I ja czuję jego ironię, która jest w jakiś sposób pokonana w całym tym tomie. Chociaż oczywiście jest to też szalenie liryczna sytuacja. I słowem, które przychodzi mi do głowy i które chciałam też, żeby padło tutaj w opowieści o Ilii Kamińskim, jest metamodernizm. To jest rzeczywiście taki rodzaj właściwie jakby pozycji nowej humanistyki. Tutaj w Poznaniu państwo macie szczęście mieć wspaniałe naukowczynie i wspaniałych naukowców, którzy się zajmują też jakby tymi tropami nowej humanistyki. Tutaj nie mogę oprzeć się i wymienię nazwisko Ewy Domańskiej, która jest wspaniałą popularyzatorką tych amerykańskich idei nowej humanistyki. A metamodernizm jest właściwie taką odpowiedzią na postmodernizm, który obnażył, zdestruował i zdekonstruował i zostawił nas z takim jakby poczuciem opresji i niemożności przyjęcia ani projektu modernizacyjnego, ani oświeceniowego, bo zarówno jeden, jak i drugi prowadzą do przemocy i, jak wiadomo, strasznej przemocy. A metamodernizm, zdając sobie sprawę z całej tej krytyki, która została przeprowadzona wówczas, słusznej krytyki, po prostu nie można się jej oprzeć. Wszyscy jesteśmy wychowani przez Foucaulta, tak myślę. Jednak podejmuje próbę rekonstrukcji nie tyle jakby całego projektu modernizacyjnego, co pewnej wiary we wspólnotę, w optymizm dotyczący przyszłości i gotowość do ujawnienia siebie jako podmiotu mówiącego. I w metamodernizmie ujawniamy się, mówimy o tym, z jakiej pozycji coś jest mówione, stąd jakby tyle anegdotek o Ilii Kamińskim. Mówimy o sympatiach i o traumach, mówimy o tym, jaki jest stan faktyczny, a nie tylko postulowany, co otwiera nas jakby na krytykę miejsca, w którym się znajdujemy. Te przeszłości i traumy pozwalają mówić bez piedestału. Ważne jest też to, że włącza się do opowieści o świecie, o historii, też tych, którzy byli do tej pory wykluczanych, czyli kobiety, mniejszości, z amerykańskiej perspektywy potomkini i potomków niewolników, z naszej perspektywy chłopów i potomkini i potomków chłopów i chłopek. Zresztą chciałam powiedzieć, że teraz wyszła wspaniała książka Michała Rauschera o chłopskich buntach, do której się już nie mogę doczekać. Więc mamy więcej głosów ludzkich i bardziej złożoną perspektywę. I ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest kwestia języka. Zobaczymy tutaj za chwilę, jeszcze nie teraz, ale za chwilę, to, że książka ma bardzo ciekawe ilustracje oparte o dłonie, które migają. I są to znaki, dlatego że mieszkańcy Wasenki wymyślili własny język migowy. I te znaki pochodzą z różnych tradycji, z tradycji rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej i amerykańskiego języka migowego. Inne znaki mogły zostać wymyślone przez obywateli, kiedy próbowali stworzyć język nieznany władzom. Rozmawialiśmy o tym z Danielem i rzeczywiście potwierdził, że jest to język nowy, że nie opiera się o ten amerykański język znaków, tylko jest kreacją poety, który, nie wiem czy powiedziałam, ale chyba powiedziałam, jest niesłyszący.
I Ilja Kamiński czyta swoje wiersze głośno i czyta w takiej szczególnej manierze, która jest bardzo charakterystyczna dla Josifa Brodskiego. I właśnie od Josifa Brodskiego chciałabym tutaj zacząć, bo teraz proponuję Państwu dwa audio ścieżki, dwie audio ścieżki. Jedna z nich to będzie Brodski czytający Nie wychodź z pokoju, wspaniały tekst na pandemię, a drugi to sam Ilja, który czyta Mieszkańcy miasteczka obserwują, jak zabierają Alfonsa. Poproszę o Brodskiego. Не выходи из комнаты. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком, а если войдет живая, пасть разевая, выгони не раздевая. Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло. Что интереснее на свете, стены и стула. Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, таким же, каким ты был, тем более изувеченным. О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав босанову. В пальцах на голое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв. Еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты, опускай только комната. Догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито эргосум, как заметила, в форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, на улице чай не Франция. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели, слезь лицом с обоями, запрись и забаррикадируйся шкафом от Хроноса, космоса, эроса, расы, вируса. Так, космос, эрос, раса и вирус. Это был Бродский. Teraz właśnie mamy ten wspaniały fragment, którym widzimy znaki. Powiem, że one są często sprostrzykowane. Na samej górze to będzie miasteczko, potem miasteczko patrzy, dalej ziemia i te dwa znaki na dole to jest historia, czyli opowiadanie historii. Czyli też takie leitmotivy towarzyszące tej opowieści, które czasami przez znak zostaje podważona, naruszona, której nie możemy do końca ufać. Bo właśnie też tą niezwykłą jakością jest jakby uroda życia codziennego i niesamowity liryzm tekstów Kamińskiego. Ale w tym liryzmie i codzienności czai się groza, bo mamy tutaj łagodną rzeczywistość, załóżmy jakby uprzejmość sąsiadów między sobą, a potem pojawia się absolutna bezwzględność i okrutne traktowanie. Więc o tym wszystkim usłyszymy za chwilę. Ale teraz, żeby wrócić do języka, chciałam prosić o tekst Ilji Kamińskiego. Poproszę o Kamińskiego. The townspeople watched them take Alfonso. Now, each of us is a witness that Vasenka watches us watch for soldiers throw Alfonso Brabinski on the sidewalk. We let them take him, all of us covers. But we don't say, we carry in our suitcases, our coat pockets, our nostrils. Across the street, they watch him with fire hoses. First he screams and he stops so much sunlight. A t-shirt falls off a clothes line. An old man stops, picks it up, presses it to his face. Neighbors just told to watch him drone on a sidewalk like a valuable act. Ta-da! In so much sunlight, each of us is a witness stand. They take Alfonso and no one stands up. Our silence stands up for us.
Zdradzę jeszcze jeden pomysł tego tomu. Politycznym gestem mieszkańców miasta Wasenki po tym, jak zabito głuchego chłopca Piecie, który był kuzynem Soni, tej ciężarnej, mieszkańcy i mieszkanki miasteczka postanowili, że będą głusi, że nie będą słyszeć. Odmawiają słyszenia. I tutaj też mieliśmy jakby ciekawe rozmowy z Danielem Kotowskim, o którego już poproszę aktywny udział. Daniel, bo dla ciebie ten moment zbadania mieszkańców, podstaw jakby działania mieszkańców był ważnym elementem. I do tego wrócimy za chwilę, ale chciałam zacząć od pytania dotyczącego twojej ostatniej pracy we Wrocławiu, a mianowicie Złotego Kiosku. Był to grób, którym dedykowałeś ofiarom biowładzy. Chciałam zapytać cię, jak rozumiesz te ofiary biowładzy? Wcześniej, już tak jakiś czas temu, tak około 2 lat, analizowałem to słowo biowładza i zgłębiałem się, skąd to się wzięło, bo już wcześniej zawsze widziałem to, spotykałem się z różnymi osobami, słyszącymi, z różnymi. I podczas spotkań z nimi czułem się dziwnie traktowany przez nich, dyskryminowany. Tak, no, nie mogłem tego wyrazić. I akurat koleżanka opowiadała na temat biowładzy, że warto poczytać ten temat, zgłębić. Dobrze, to zgłębiłem i faktycznie zrozumiałem, że to biowładza to tak naprawdę zależy od państwa, zależy od tego, gdzie jesteśmy, czy jesteśmy obywatelami właśnie tej biowładzy. Bo biowładza ma swoją normę i normalizuje wszystko. I zależy też od tego, jak traktują życie, czy odsuwają innych, czy wykluczają innych z życia z różnych powodów. Na przykład jeśli ktoś jest otyły, nie pasuje do społeczeństwa, nie jest dostosowywany, na przykład osoba niepełnosprawna, na przykład ja jako głuchy, który miga, jestem odsuwany. Ale tak, nie tylko to. Także teraz współcześnie tak mamy. Ale czy ten problem teraz się zaczął? No nie, no już dużo, dużo wcześniej. I ja myślę, tak myślałem o tym, że ten temat problemów można by pokazać w formie pomnika właśnie dla ofiar biowładzy. Bo ta biowładza jest tak naprawdę niewidoczna, nie widać jej. Nie jesteśmy świadomi tego. Taka prosta sytuacja z życia codziennego. Na przykład modelka, która chodzi na wybiegu, wyobraża sobie, że ładnie wygląda i musi się dostosować do norm, które musi spełnić. A się okazuje, że nie spełnia i jest wykluczana. We Wrocławiu akurat zrobiłam ze specjalnej okazji, bo to było 14 lipca 1933 roku. Wtedy jeszcze była Trzecia Rzesza tam i oni robili sterylizację. Zrobili uchwałę, że będą sterylizować społeczeństwo, bo Niemcy chcieli mieć czystą rasę. I na przykład ktoś, kogo sterylizowali? Na przykład osoby, które mają niepełnosprawność umysłową, albo alkoholików, albo osoby z niepełnosprawnością zdrowotną, fizyczną. I wszystko, co nie pasowało do ich systemu, zostało usuwane. Bo na przykład, nie wiem, mama i tata
Bo na przykład rodzice, którzy mieli dwójkę dzieci, stanowili rodzinę i państwo musiało utrzymywać ich, a jedna osoba, która była niepełnosprawna, kosztowała tyle właśnie, co te cztery osoby, więc bardziej państwu III Rzeszy się opłacało, żeby usunąć tą jednostkę, która dużo kosztuje. I ten performance zrobiłem z okazji 18 października, z okazji 18 października 1933 roku, bo Niemcy wtedy zaczęli robić tak, że muszą małżeństwo, które chce się pobrać, oboje z nich muszą być bez skazy jakby. Jeśli nie, to nie mogą brać ślubu lub sterylizować się, bo wtedy, gdy nie byłoby tej sterylizacji, to byłby podwójny problem. I ten performance właśnie na podstawie tego przygotowałem. Przedwczoraj właśnie otwarłam wystawę i akurat była podjęta uchwała związana z aborcją i czuję, że wcześniej to, co się działo, jest bardzo powiązane z tym pomnikiem. I zrobiłem ten pomnik taki uniwersalny. Akurat teraz pasuje i też pasuje do tego, co się działo wcześniej i też pasuje do tego, co będzie w przyszłości. Na przykład kapitalizm. Czuję, że to jest bardzo mocno związane z biowładzą i to jest ciągłe. I chciałbym, żeby właśnie... Jest tak, czuję, że tak jest, że codziennie mamy styczność z biowładzą, a tak naprawdę ona jest niewidoczna. Mhm. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście jakby ta niesamowita aktualność twojej pracy jest poruszająca. Wydaje mi się, że możemy też zastanawiać się nad tymi nitkami biowładzy, które przejawiają się w Republice Głuchych. Ale moje podstawowe pytanie brzmi o taki ogólny odbiór tej książki przez ciebie. Jakie na tobie zrobiła wrażenie, jakiego rodzaju uruchomiła w tobie myśli? Kiedy czytałem tą książkę, to wcześniej nie znałem w ogóle historii Ukrainy, nie skupiałem się na tym. Trochę wiedziałem, ale nie skupiałem się za bardzo na tym. Tak, miałem takie ogólne wrażenie na ten temat. Ale z powodu tego, że to jest o głuchych i Republika Głuchych, taki tytuł, zaciekawiło mnie to, przeczytałem i czułem, że najciekawsze było to, że jest tam dużo słów. Na przykład takie dwa słowa, na przykład cisza. Często właśnie jest używane to słowo cisza. I ta cisza tak naprawdę należy do słyszących to słowo. Nie należy do głuchych. I ja czytając to zrozumiałem, że całe życie w środowisku głuchych będąc, zawsze głusi mówili, używają często słowo cisza. A ja tak uważam, że tak naprawdę uważam, że to słowo nie powinno należeć do głuchych, ponieważ to jest słowo słyszących. To oni używają ciszy. Głusi... zastanawiam się na przykład, jak podkreślić głuchotę. Bo tutaj było Pietia, który był kuzynem. Kuzyn, głuchy. Zawsze było podkreślone to, że kuzyn, który jest głuchy. I widziałam, że wreszcie w innych sytuacjach tego nie ma. I widziałam, że często bohaterowie są podkreślani i są odbierani jako bohaterowie, ale żyją właśnie w tym mieście Wasenka. Widać, że są głusi, ale żołnierze... Mówili, że cisza i chcieli ograniczyć im wolność, chcieli ich zmusić. I tu akurat był fragment wiersza odnośnie kontroli.
że punkt kontroli stworzyli, że głusi to zaraza, więc trzeba kontrolować to. Czuję, że to jest mocno związane z kontrolowaniem i że głusi nie powinni być zasłyszący, nie powinni być odosabniani. I tak naprawdę ten sposób kontroli przez żołnierzy, wpływania na życie społeczności głuchych, uważam, że nie powinno tak być. Powinno być tak, że głusi są w społeczeństwie słyszących, bo tak naprawdę większość, dominacja na całym świecie to jest języków fonicznych. Większość jest słyszących i my jako głusi dołączamy do nich. A czujesz, że głusi, jeśli są sami sobie pozostawieni, sobie dobrze żyją. Tak właśnie myślę. Ale też, nie wiem, czy mogę zapytać odnośnie wiersza, na które słowa zwróciłem uwagę? Tak, mogę powiedzieć? Tak, oczywiście, jak najbardziej, proszę. Bo ciekawe jest to, że słowo spotyka się z ciszą. I widziałem to słowo, że żołnierz zabrał głuchego do ciszy. I była dziewczyna Sonia, która była w ciąży, została wzięta tam, zaaresztowana do niewoli. I spotkałem się właśnie z tymi słowami właśnie takimi bardzo nawiązującymi do kontroli. Tak, rzeczywiście tam jest taki wiersz, który się nazywał Punkty kontrolne i to był moment, w którym żołnierze kontrolowali słyszenie. Rzeczywiście tak, to jest jeden z takich ciekawych momentów, ale znaczy, dla mnie też takim bardzo inspirującym wątkiem w rozmowie z tobą było to, że zastanawiałeś się nad rzeczywistą kondycją bohaterów tego zbioru wierszy. I wychodząc z tekstu, próbowałeś zgadnąć, który z nich słyszy naprawdę, a który nie. I dla mnie to była zupełnie niesamowita perspektywa, dlatego że mimo iż wiedziałam, że Ilja Kamiński jest głuchym poetą, wydawało mi się, że to jest metaforyczne wszystko, że jest to rodzaj takiej przenośni, że ta głuchota jako gest polityczny, gest jakby odmowy słyszenia, czyli jakby wyrwanie się z takich nitek władzy, które jak wiadomo wchodzi w momencie, kiedy ją akceptujemy, a nie musimy, że ona niekoniecznie musi mieć związek ze stanem fizycznym. A ty zacząłeś jakby to badać i nagle jakby zrozumiałam, że być może wcale nie. Być może naprawdę niektóre z tych osób są opisanych w tekstach, są niesłyszące. Tak. Przypomniałam właśnie sobie to, że z perspektywa polityczna i perspektywa też, tam był chłopiec, który właśnie ten Kamiński, który przeprowadził się do Ameryki, to widzi to, że w Ameryce obywatele wszyscy są mega silni, mają wpływ. Może to była inspiracja na to, jak napisał. Bo tak naprawdę w Europie głusi nie są tak bardzo mocni, zżyci ze sobą, związani. Nie tworzą takiego ekosystemu, a w Ameryce bardzo jest to rozwinięte. Może to właśnie wpłynęło na Kamińskiego. Tak myślę, że chyba w ten sposób o tym myślał. A sytuacja, która jest na wschodzie, na Ukrainie czy w Rosji, te relacje widać, że są inne. No, też nie są proste, ale są inne. Opowiadałeś też o Uniwersytecie dla Głuchych, który jest w Ameryce. To też była taka poruszająca opowieść. Opowiesz? Tak, chodzi o Gauldeta, tak? Uniwersytet. Tak, to prawda. Jest w Ameryce jeden na świecie uniwersytet. Nazywa się Uniwersytetem Gauldeta. I tam profesorowie migają, wszyscy migają, wykładowcy. Jeśli słyszący chce dołączyć i studiować tam, to musi znać język migowy, bo głównym językiem wykładowym jest język migowy.
czy sprzątaczki, czy magazynierzy, czy w kawiarni pracujący, wszyscy posługują się językiem migowym. Studenci, to jest jedyny na świecie, jedyne miejsce na świecie, gdzie wszystko jest z językiem migowym związane. I już ponad 200 lat trwa to, tak. Ponad 200 lat już mają doświadczenia w tym i też jest szkoła. Na początku była to szkoła dla dzieci, potem przekształciła się w uniwersytet. Mam ochotę przypomnieć jeszcze jeden wątek z naszej rozmowy, który był dla mnie poruszający, bo też wydawał mi się taki metamodernistyczny, a mianowicie jakby opowieść o tym, że osoby z wielopokoleniowych rodzin głuchych są elitą w tym uniwersytecie i że osoby, które nie słyszą w pierwszym pokoleniu, mają znacznie większe trudności, że tak naprawdę jakby kultura głuchych jest też głęboka i wymaga wiele pracy, żeby się w niej zanurzyć. Tak. Bo tak, mamy tak naprawdę podział wśród głuchych na głuchych, którzy są wielopokoleniowi, mają rodzinę całą głuchą. Na przykład ja chodziłam do klasy w liceum i tam była osoba, która była już z rodziny czteropokoleniowej głuchych, teraz urodziło jej się dziecko, ma piąte pokolenie. Kogoś innego znam, który jest siedmiopokoleniowym głuchym. Także są sytuacje takie, że właśnie są oni silniejsi albo skończyli właśnie szkoły, uniwersytet, ten właśnie Uniwersytet Gaudeta i mają taką moc, taką dumę, że są mocni. Deaf Pride. Tak to powiem. Tak, Deaf Pride, tak. Mhm. Tak właśnie się to miga. Mhm. A jest inna grupa osób, która na przykład ogłuchła albo rodzice są słyszący i urodziło im się dziecko głuche. Więc ich wartości są troszeczkę inne, mniejsze. Nie mają do przekazania tej kultury. Także tak naprawdę to jest szeroki temat. Ale tak, możemy się skupić właśnie na tym podziale. I to jest też normalne, bo w społeczeństwie też mamy podział na przykład wielopokoleniowych bogaczy. Na szarego człowieka. Tak, albo właśnie osoby, którzy na przykład w faszyzmie było tak, że głusi byli poniżani bardzo przez nich i takie grupy się tworzyły. I wśród głuchych też jest to samo. To jest bardzo, bardzo połączone. Chciałabym teraz poprosić cię o to, żebyś zechciał przeczytać wiersze, które wybrałeś, a powiem jeszcze tylko krótko na początek historii naszego spotkania. Czy już mówiłam o tym, że czytał hymn polski? Pytanie. Bo po raz pierwszy miałam przyjemność... Nie było o tym. Nie było, dziękuję. Wybaczcie państwo. Po raz pierwszy zobaczyłam performance Daniela Kotowskiego w Narodowej Galerii Zachęta w Warszawie. I było to z okazji rocznicy Narutowicza. Daniel czytał wtedy Konstytucję. I wydaje mi się, że ten moment takiego obywatelskiego podejścia, uświadomienia, że wykluczenia są różne i że jakby my wszyscy jako obywatele powinniśmy i obywatelki powinniśmy jakby dążyć do tego, żeby przynajmniej najpierw je rozpoznać, a potem pokonać, to było dla mnie jakimś takim niesamowicie ważnym doświadczeniem. I Daniel też mi powiedział, że nie czytywał wcześniej poezji, ale z Kamińskim sobie poradził i że powiedział nawet, że mu się to podobało. I poprosiłam, żeby zechciał wybrać wiersze, które przeczyta, bo tam też się pojawiają takie wątki polityczne i nie są to po prostu piękne wiersze. Prosiądi osiądrek, zjał łapisę. Matrysa zjał łapisę, zan nasi
tam razu Sandriata sa tam przytulka na ulicy się zawinnagrzynie zbliżająca mamba kanda przytaj Sandri Bantusza Mężyta na wózu i twił i twarny przywarty kadat pnaka ale fandusa kwasi siab obak dita jaku a tu sarsa rębi jak psuch ja tam racha upijał szanta rębi uci ja razi pójch jab sabał kuty trzywi trasza szachan przy ja tym zabijar rawa zjambi na swój dalszo sa tym tartaram nasi kur hawa pa uzda wibawunina jak jam czarzyjaty mitu bruzija jest paratak szawien jak wisza wisza jak ta prag jak szak wapi jak pan reg jak rampi krog alaki krog fuluk tak krauku kalagity kary, aby cipak sawen jak stada, a tjab wapisa. Paj ja sandi stag, jak prostu nag. Tak sapikaw tan jak, a tak jeba tarag. Tan sta nak wafa nusi sab kusi but katranta nak utistag shawin yak sta rusha muati katran rusha suku imbi sipikang agwafian na wupag i trifkag hulshade jak rapa sarsandia rafwagita pani piatrifa wsit arsambi ta saksandi ta rat musia jam pane tag ta rat nie jaku fagistar hasit satia hej, ale zato usza mnie kachny tam po razu zatrandy. Ja to przychodzi patochal zatak ta zwagia rachow w zib. Trażan tatym pójchal kapiatry i to ta i tak, ale ta nie pausza, ka uzisak, uatuja, uabata, sia, arufa. Ta si pusza, alaksa, a nie pusi, uatuja, uabata, sia, arufa. Saba, sasu, na, uzi. Nati utrzaj, uszaty jak narzaw, jak ja barykata. Szacha nie patrza uzis, wybychałka sędzia tak fajsza. Fajsza zabawku tu, bawida ratra, bawida barantri. Pa vida
barandy w machu pawida. Nie jadzita barandy. Wybiegają od rus i zawraca padycha w fizycji. Dura jak awasa nusi sandia dura jak tis pafiosab fitu faja arstofania pata rau pisandia. Fizi pisztari mazita fibisauka. Jab mistrzy wytajcy stary miantry walczy pagist od utrys arybandawsiek za utrys tanda a od szasza psi kasi mieszatynia. I pozytaja panie parianta przyjabawia parysem i marianta pozytan ta kabian sa pozytaw si nia ta prawa santu kwaks. Nura nie bawisa usisa. To jak nazwisz kwas. Głos, którego nie możemy usłyszeć, to najczystszy głos. Pajan nie bawisa, ja mówię nika o gitarzyn. Nizich tak usisa rin. To nie on piosana fria. Ale nasza sesja. Ale piosza z istampianty o sambi Filipinau. Zjawę na farandy. Niedy. Druzja i radzi tofał z wasiam. Jezu, nasi imię narodowi. Nie bawię tam, ja mówię nic o tracy, nic jak, jak. Ja płakał, trąbiłem, jak zabrałem grzesem i zdałem ja w tezie arantał nie bawię tam, mówisz. Nisze o zitaci nisze. Jechał na dim rezydanty aranjarn w pentyfie. Się jadim si trzut tam musi się przy. Nie mogę już dalej mówić. Tak, tak, tak są brawa. To jest znak brawa. Wielkie dzięki, Daniel. Myślę, że to było niesamowite przeżycie. Bardzo dziękujemy. Widziałam, że dużo cię to kosztowało wysiłku. W czasie próby też powiedziałeś, że to jest trudne i bardzo to doceniamy, że zechciałeś przeczytać te wiersze. Dziękuję ci. Nie ma sprawy. Chyba tak, miganie jest lepsze. To jest okazja właśnie, żeby to pokazać.
Wspaniale, no to przechodzimy do trzeciej części i teraz Martynę poprosimy, żeby zechciała przeczytać. I po pierwszym tekście, który jest takim tekstem właśnie jakby ramującym, zrobimy przerwę. Ja przeczytam tłumaczenie na ukraiński, a Marta zgodziła się przemigać ten tekst. Ale nie taką przerwę, że państwo wyjdziecie, tylko że przeczytamy w innym języku po prostu. Tak, w tym sensie, tak, tak. To znaczy ja będę migać wtedy, kiedy będzie po polsku. A, wspaniale, czyli od razu. No tak. Dobra, super. No dobrze, doskonale. Żyliśmy szczęśliwie w czasie wojny. A kiedy bombardowali domy innych ludzi, protestowaliśmy, ale niewystarczająco. Opieraliśmy się im, ale niewystarczająco. Byłem w łóżku. Wokół mojego łóżka Ameryka się rozpadała. Niewidzialny dom za niewidzialnym domem, za niewidzialnym domem. Wystawiłem na zewnątrz krzesło i oglądałem słońce. W szóstym miesiącu panowania katastrofy w domu pieniędzy, na ulicach pieniędzy, w mieście pieniędzy, w kraju pieniędzy, w naszym wielkim kraju pieniędzy. My, wybaczcie nam, żyliśmy szczęśliwie w czasie wojny. To ja przeczytam po ukraińsku. Znalazłam to jakiejś stronie poetyckiej i nie było nazwiska tłumaczki ani tłumacza. Ale jakoś mi się tam podoba, więc proszę pozwolić, że też go przeczytam. My żyli szczęśliwo podczas wojny, a kiedy one obstrzeliwali cudzi budynki, my protestowali, ale nie zanadto. My protestowali im, ale nie zanadto. Ja był u liżku, nawkoło liżka Ameryka rozsypała się. Nawet mój budynek, zanim jeszcze jeden, zanim jeszcze. Ja wyniósł stilec na dwór i stężył za słońcem. Szóstego miesiąca, zgubnego prawlinia w budynku groszej, na ulicy groszej, w mieście groszej, w krainie groszej, naszej sławetnej krainie groszej, my, wybaczcie nas, żyli szczęśliwo podczas wojny. Strzał? Nasz kraj jest sceną. Kiedy żołnierze wkraczają do miasta, publiczne zgromadzenia zostają oficjalnie zakazane. Ale dzisiaj sąsiedzi garną się do muzyki z pianina dobiegającej z przedstawienia kukiełkowego Soni i Alfonsa na placu centralnym. Niektórzy z nas wspięli się na drzewa, inni chowają się za ławkami i słupami telegraficznymi. Kiedy głuchy chłopiec Pietia w pierwszym rzędzie kicha, marionetka sierżant przewraca się i wrzeszczy. Znowu wstaje, prycha i grozi pięścią śmiejącej się publiczności. Wojskowy samochód gwałtownie zbacza na plac, wypluwając swojego własnego sierżanta. Natychmiast się rozejść! Natychmiast się rozejść! Naśladuje kukiełka drewnianym falsetem. Zastygają wszyscy, z wyjątkiem Pieti, który nadal chichocze. Ktoś zasłania mu usta ręką. Sierżant zwraca się ku chłopcu, podnosząc palec. Ty. Ty? Kukiełka podnosi palec. Sonia przygląda się swojej kukiełce. Kukiełka przygląda się sierżantowi. Sierżant przygląda się Sonii i Alfonsowi. Ale wszyscy pozostali patrzą, jak Pietia odchyla do tyłu. Odchyla się do tyłu, zbiera ślinę i strzela nią w sierżanta. Dźwięk, którego nie słyszymy, podrywa mewy z lustra wody. Głuchota, powstanie, zaczyna się. Nasz kraj zbudził się następnego ranka i odmówił słyszenia żołnierzy. W imię Pieti odmówiliśmy. O szóstej wieczorem, kiedy żołnierze komplementują dziewczęta w zaułkach, dziewczęta prześlizgują się, wskazując na uszy. O ósmej drzwi piekarni zamykają się przed nosem żołnierza Iwanowa, mimo że jest ich najlepszym klientem. O dziesiątej mamma Galia pisze kredą: nikt was
nie słyszy na bramie żołnierskich koszarów. Przed 11 zaczynają się areszty. Nasz słuch się nie budzi, ale coś cichego w nas się wzmacnia. Po godzinie policyjnej rodziny aresztowanych wieszają w oknach kukiełki domowej roboty. Ulice pustoszeją na potrzeby skrzypienia sznurów i stuk, stuk drewnianych pięści i stóp o budynki. W uszach miasta pada śnieg. Mieszkańcy otaczają ciało chłopca. Martwe ciało chłopca nadal leży na placu. Sonia na cemencie przytula go na łyżeczkę. Wewnątrz niej śpi dziecko. Mama Gala podnosi rękę Soni. Przepraszam. Mama Galia przynosi Soni poduszkę. Mężczyzna na wózku inwalidzkim przynosi galon mleka. Alfonso kładzie się obok nich na śniegu. Otacza ramieniem jej brzuch. Jedną rękę umieszcza na ziemi. Słyszy, jak zatrzymują się samochody. Drzwi trzaskają, szczekają psy. Kiedy zabiera rękę z ziemi, nie słyszy niczego. Za nim na cemencie leży kukiełka, ma usta wypełnione śniegiem. 40 minut później jest poranek. Żołnierze wycofują się na plac. Mieszkańcy łapią się pod ręce, żeby zrobić krąg. I kolejny krąg wokół tego kręgu. I kolejny krąg, aby trzymać żołnierzy z dala od ciała chłopca. Patrzymy, jak Sonia stoi. Dziecko w środku niej prostuje nogi. Ktoś zamigał do niej, a ona trzyma teraz ten znak nad głową. Ludzie są głusi. Plac centralny. Aresztowani muszą iść z podniesionymi rękoma. Tak jakby mieli zaraz opuścić ziemię i testują wiatr. Cent za spojrzenie. Albo jabłko. Żołnierze umieszczają Sonię nagą pod plakatem „Oddziały walczą o waszą wolność”. Śnieg wiruje w jej nozdrzach. Żołnierze obwodzą jej oczy czerwoną kredką. Młody żołnierz celuje w czerwone kółko. Pluje. Kolejny celuje. Pluje. Miasto patrzy. Na jej szyi tabliczka „Opierałam się aresztowaniu”. Sonia patrzy prosto przed siebie. Tam, gdzie żołnierze stoją w szeregu, nagle z tej ciszy wydobywa się jej głos. Gotuj broń! Żołnierze podnoszą broń na jej rozkaz. Kiedy mama Galia protestowała po raz pierwszy. Ciągnie peta i krzyczy do żołnierza. Wracaj do domu. Nie całowałeś żony, odkąd Noe żeglował. Madame, mama Galia Armolińskaja. Cóż byśmy dali, aby uciec od naszych pogrzebów? Obok ciebie, w żółtej taksówce, oba okna otwarte. Zostawiamy bochenki chleba w skrzynkach pocztowych aresztowanych osób. Mama Galia Armolińskaja. Przy mokrych murach ulicy krzyczy: głuchota nie jest chorobą. To pozycja seksualna. Młody żołnierz patrolujący w godzinę policyjną szepce: Galia Armolińskaja. Tak, Galia Armolińskaja. Wysmagała porucznika smyczą jego własnego psa patrolowego. I było tam 32 osoby obserwujące, ponieważ piekarz nalegał na przyprowadzenie synów. Tej nocy, jak ta, Bóg się jej przygląda. Ale ona nie jest wróbelkiem. W czasie wojny uczy nas, jak otwierać drzwi i przechodzić przez to, co jest prawdziwym programem szkół.
lalkarki gali. Za kurtyną teatru lalkarka przesuwa ustami po penisie żołnierza Iwanowa. On bierze ją za włosy i przyciąga do siebie. Ona odpycha rękę, nadal go całując. Kiedy jego ręka znów jest w jej włosach, zatrzymuje się, podnosi na niego oczy i miga: bądź grzeczny. On pociąga łyk wódki. Ona bierze go do ust i zamyka oczy. Ślizga się szybciej i szybciej. Piękne są kobiety w wasence. Piękne. Kiedy liże wnętrze jego dłoni, on się śmieje. Kiedy wreszcie dochodzi, dusi go sznurkiem od marionetek. Na dole żołnierze wstają, żeby wznieść toast za mamę Galię. Nie widzą lalkarki ciągnącej ciało na zaplecze. Piękne są kobiety w wasence. Piękne. Cześć, kochanie. Drzwi otwierają się i woła kolejnego żołnierza. Żołnierze nie lubią wychodzić na głupców. Poranek. Ktoś wypisuje nazwiska aresztowanych i przybija listę do ściany. Niektóre nazwiska są nieczytelne. Zwykłe zygzaki, wąsy. Widzimy palec Gali, który drży w dół listy. Po zatrzymaniu wszystkich kobiet na ulicy Tednej za to, co dziewczęta Gali zrobiły żołnierzowi Iwanowi. Wojsko zaczyna ostrzał co rano nowego sklepu. Za to, co dziewczęta Gali zrobiły żołnierzowi Petrowiczowi. Za to, co dziewczęta Gali zrobiły żołnierzowi Depence. Ulice pustoszeją. Kiosk z warzywami eksploduje. Pomidor leci w naszym kierunku i rozpada się na wietrze. Anonimowy. Co do trumny mamy Gali, utknęła na klatce schodowej i musieliśmy ją nieść do góry dnem. Było za dużo ciał i za mało ludzi. Zbyt wiele uszu bez nikogo do nich doczepionego. W tym czasie każdy robił coś dla kraju. Niektórzy umierali, inni przemawiali. Zbyt wielu ludzi i za mało rąk, żeby ubyć ciało mamy Gali i obciąć jej paznokcie. Ostatnia uprzejmość okazana na naszej ziemi. Dziś muszę przykręcić sobie ekspresję osoby. Chociaż w najlepszym razie jestem zwierzęciem i zwierzę, którym jestem, krąży jak spirala. Od pogrzebu do jego kuchni. Krzyczy: już jestem, Boże. Przybiegłem biegnąc do Ciebie na zasypanych śniegiem ulicach. Stoję jak maszt. Bez flagi. W czasach pokoju. Mieszkaniec ziemi przez 40 ileś lat. Pewnego razu znalazłem się w pokojowym kraju. Patrzę, jak sąsiedzi włączają swoje telefony, żeby patrzeć, jak gliniarz żąda od mężczyzny prawa jazdy. Kiedy mężczyzna sięga po portfel, gliniarz strzela w szybę samochodu. Strzela. To jest pokojowy kraj. Chowamy telefon do kieszeni i idziemy do dentysty, odebrać dzieciaki ze szkoły, kupić szampon i bazylię. Naszym jest kraj, w którym chłopiec zastrzelony przez policję leży na chodniku godzinami. Widzimy w jego otwartych ustach nagość całego narodu. Patrzymy. Patrzymy, jak inni patrzą. Ciało chłopca leży na chodniku dokładnie tak, jak ciało chłopca. To jest pokojowy kraj. Spina nasze obywatelskie ciała bez wysiłku, jak żona prezydenta obcina paznokcie u stóp. My wszyscy wciąż jeszcze mamy do zrobienia ciężką pracę wizyt u dentysty, pamiętanie o zrobieniu letniej sałatki,
bazylia, pomidory to przyjemność. Pomidory i dodaj trochę soli. To jest czas pokoju. Nie słyszę strzałów, ale widzę ptaki pluskające się na podwórkach przedmieść. Jakie niebo jest jasne, gdy ulica wiruje w swojej osi. Jak jasne jest niebo, wybacz mi. Jak jasne. I to by było na tyle. Dziękujemy bardzo. Jeśli macie Państwo pytania, chętnie pogadamy. Dziękujemy za cierpliwość. Poza Martyną nie mamy w ogóle żadnego doświadczenia scenicznego, więc no dobra, dobra. A może by Państwo chcieli zapytać o coś Annę Łazar albo Daniela Kotowskiego, Martynę Zarembę? Ja tutaj mam pytanie do Daniela. Jak odbiera perspektywa języka migowego jako języka wolności tutaj? Jak on osobiście to odczuwa? To takie nagłe pytanie. Muszę powiedzieć, że język migowy to jest po prostu mój język. I traktuję to jako wolność, bo uważam, że to tak nie do końca jest to wolność. Bo trzeba patrzeć z dwóch perspektyw na to. Z jednej, że tak, są na przykład różne więzienia, różne zakłady karne i są tam osoby słyszące i nie chcą na przykład być przyłapani przez strażników, więc migają między sobą, wymyślają znaki. To jest taki więzienny gryps. Jest też drugie spojrzenie medyczne, biowładza też. Więc nie wiem, o którą perspektywę chodzi. Jeśli patrząc na tą z biowładzą, to jest też różnica między tym, czy urodzi się dziecko głuche i wtedy rodzice nie wiedzą, co mam robić z tym dzieckiem. Pytają się lekarza i mówią na przykład lekarze, że możecie zaimplantować albo aparaty, albo migać, albo miga dopiero wtedy, kiedy już jest większe to dziecko, urośnie. Także są różne oferty i rodzice mogą wybrać sobie spośród tego. Albo sami wybierają język migowy i wtedy dziecko wzrasta w takim domu, gdzie jest język migowy. Albo jest metoda oralna i wtedy bez języka migowego. Jest też coś takiego jak baby sign. To jest takie wspieranie komunikacji z dzieckiem, ale to obojętnie, czy z głuchym, czy ze słyszącym. Chodzi o to, że jest małe dziecko, które nie umie nic powiedzieć, gaworzy, nie umie przekazać tego, co chce, więc rodzice pokazują, że na przykład to jest mleko i wtedy dziecko załapuje ten znak i daje to wolność temu dziecku, bo dziecko może się komunikować z rodzicami. Więc mam wątpliwości do tego, czy język migowy to tak naprawdę wolność. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Jeżeli nie, to chciałabym bardzo serdecznie podziękować Annie Łazar. Brawa wielkie. Także za przetłumaczenie tej pięknej poezji. Martynie Zarembie, Maksowiak, Danielowi Kotowskiemu oraz naszej tłumaczce, czyli Marcie Jaroń. Brawo, Marta. Chciałam powiedzieć, że Marta przemigała całą republikę, wybór tej z republiki. To jest po prostu niezwykłe, bo się bardzo zarzekała, że to za trudne. Dziękujemy ślicznie.